Witam wszystkich w kolejnym odcinku Muzycznego Alfabetu wspólnie z bohaterem tego odcinka, wielkim, wspaniałym Johannem Sebastianem Bachem. Zabierzemy dzisiaj Państwa w krótką podróż po tym haśle, a właściwie haśle alfabetu, ale po twórczości i życiu tego wielkiego człowieka. Oczywiście nie jest celem tego alfabetu opowiadanie biografii, bo to możecie sobie Państwo naprawdę przeczytać zarówno w wielu książkach, o których zaraz powiem, jak również w internecie. Jest to w tej chwili bardzo dostępne i uznaję, że nie ma sensu powielanie czegoś, co już istnieje. Po drugie, ten muzyczny alfabet stworzony przeze mnie nazywa się Muzyczny alfabet Grzegorza Niemczuka, a więc ze swej nazwy jest bardzo subiektywny. Dlatego też hasło Johann Sebastian Bach będzie dzisiaj potraktowane bardzo subiektywnie, a więc opowiem Państwu, czym dla mnie był, jest Bach, jego muzyka, jak ją postrzegałem, jak się to zmieniało i moje przemyślenia, jakieś doświadczenia związane z nim. A więc zacznę może od tego, że dla uczniów szkół muzycznych w ogromnej większości, oczywiście nie wszystkich, Johann Sebastian Bach kojarzy się ze straszną męczarnią w uczeniu się jego utworów, zwłaszcza na pamięć. Granie Bacha jest obowiązkowe w każdym semestrze kształcenia. Od właściwie samego początku kształcenia. Jest to chyba jedyny kompozytor, którego nie można tak naprawdę zastąpić. No, można się bardzo postarać i próbować, ale tak naprawdę w każdym semestrze na egzamin, na przesłuchanie musi być grany utwór Johanna Sebastiana Bacha. Ta muzyka jest bardzo inna od muzyki późniejszych epok. Głównie z racji tego, że jest wielogłosowa, czyli polifoniczna, a więc pianista musi czasem zaledwie dwoma rękami i 10 palcami grać utwory, które mają nawet 4, a w skrajnych przypadkach i 5 głosów, które grają jednocześnie. I oczywiście to jest bardzo trudne, a po drugie, proszę Państwa, u Bacha bardzo rzadko istnieje coś takiego jak akompaniament. Wszystkie głosy są równie ważne. I dlatego jest tak trudno uczyć się tej muzyki. I dlatego ja osobiście mam wielki szacunek, ogromny szacunek do artystów, do pianistów, zwłaszcza którzy grają dużo Bacha, świetnie grają Bacha, zwłaszcza grają go na pamięć. I na mnie robi to ogromne, ogromne wrażenie. Moja osobista przygoda z Bachem, a właściwie życie z Bachem, było takie słodko-gorzkie. Ja oczywiście, jak każdy uczeń, grałem Bacha w szkole dużo, ale nigdy mi nauczyciele nie mówili tak naprawdę, dlaczego właściwie muszę to grać, dlaczego on jest tak wybitny, tak wielki kompozytor, co takiego jest w tej muzyce. Po prostu grałem dźwięki, uczyłem się tego, nie wiem, traktowałem to może jako obowiązek. Nigdy nie pałałem do Bacha osobiście, mówię tylko i wyłącznie jakąś wielką miłością jako licealista. Na studiach grałem Bacha mało. Wstyd mi teraz o tym mówić, bo żałuję tego, ale tak po prostu potoczyły się moje studia, że jeździłem na bardzo dużo konkursów, trzeba było robić repertuar na te konkursy i w związku z tym grałem ciągle dwa te same utwory Bacha. Nie było obowiązku uczenia się Bacha na studiach. No i skończyłem studia i proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, oczywiście jak to po studiach robi się rekonesans, i ja doszedłem do przerażająco smutnego wniosku, że ja mam magistra z fortepianu, stopień magistra, a ja nie wiem, jak się gra Bacha. Bo wziąłem jakiś utwór Bacha, chciałem się nauczyć już po studiach samodzielnie
i stwierdziłem, nie mam pojęcia, jak grać jego muzykę, bo w nutach nic nie ma. Parę słów, zaraz Państwu dokończę tą historię, ale parę słów o tym właśnie. Nie ma nic w nutach. Co to znaczy? W czasach baroku nie pisało się tak wiele oznaczeń sugerujących wykonawcy, jak grać muzykę, jak później, w innych epokach. Co to oznacza? Proszę Państwa, u Bacha nie mamy oznaczeń tempa. W ogóle, w jakim tempie grać utwór. Czy grać głośno, czy cicho. Czy przyspieszać, czy zwalniać. Charakteru. Artykulacji, czyli czy legato grać, czy staccato, prawda, czy krótko, czy długo. Nic nie ma. Więc pianiści różnie sobie radzą, a tak naprawdę jest bardzo wiele wersji wykonań i interpretacji utworów Bacha. Na domiar złego Bach nie grał na fortepianie, więc tak naprawdę cała muzyka Bacha, którą słyszymy na fortepian, to jest właściwie rodzaj transkrypcji, bowiem Bach nie pisał na ten instrument. Ale muzyka Bacha jest tak genialna, że każdy utwór, proszę Państwa, brzmi wspaniale na dowolny skład wykonawczy. Można zagrać preludia Bacha na fortepianie, na harfie, na grupie instrumentów dętych, można zaśpiewać na organach, na wszystkim. I Bach zawsze będzie brzmiał wspaniale, bowiem energia jego muzyki, poszczególnych głosów jest po prostu genialna. Cała muzyka Bacha skierowana była do Boga. Bach był protestantem, głęboko wierzącym i wierzył, że muzyka jest rodzajem modlitwy. I wszystko, cokolwiek pisał, może poza muzyką nastawioną wyłącznie na aspekty pedagogiczne, była jednak pisana z myślą, że to nie on pisze, tylko przez niego pisze Bóg. I to był jego dar. Był kompozytorem niezwykle płodnym i słuchać jego muzyki można przez tydzień bez przerwy i nie powtórzymy ani jednego utworu. Mało kto wie, że Bach miał bardzo trudne życie już od samej młodości. Kilka faktów z jego biografii chciałbym przytoczyć, ponieważ mnie bardzo uderzyły, gdy o nich myślałem. Pierwszy z nich to śmierć jego rodziców. Gdy miał zaledwie 9 lat, zmarła jego mama. 8 miesięcy po niej zmarł jego tata. Bach, 10-latek, zostaje bez rodziców. Dla każdego to musi być gigantyczny cios. Miał brata starszego, z którym którego przygarnął. Postanowił poświęcić się muzyce i uczeniu się muzyki. Mówiąc już bardzo skracając, gdy miał 22 lata, ożenił się i miał z tą kobietą 7 dzieci, z których trójka niestety nie przeżyła pierwszego roku, więc umarła. Przeżył 3 śmierci dzieci, ale wtedy to było dość częste. I proszę sobie wyobrazić, że po 13 latach małżeństwa Bach wyjechał na jakieś koncerty w czasach bez internetu, telefonu i niczego. Gdy wrócił do domu, zastała go trumna jego żony. Zostawiła go z trójką dzieci i zmarła nagle. Kolejny cios. Rok później ożenił się po raz drugi. Miał jeszcze 13 dzieci z drugą, z kolejną kobietą. Bardzo dużo, był bardzo płodny, nie tylko muzycznie. A więc tak naprawdę szukał rozwiązań, prawda, problemów. Ale możemy sobie wyobrazić, jak tak po ludzku podejść do Bacha, który taki jest owiany taką legendą i taki otoczony, ja tak przynajmniej to odbieram, jakimś takim nierealistycznym, że on nie był człowiekiem. Zawsze miałem takie wrażenie. On był człowiekiem ze wszystkimi problemami, które mamy. A wracając do tego, co nie skończyłem. Proszę Państwa, oczywiście jak to ja, gdy tylko sobie uświadomiłem, że nie wiem jak grać Bacha, zacząłem szukać. I znalazłem dwie genialne pozycje, które
otworzyły mi oczy i wiedzę na Bacha i mam teraz taką, że jestem absolutnie nie do zagięcia, że tak powiem. Pierwsza z pozycji, obie są po angielsku. To jest Interpreting Bach at the Keyboard, czyli interpretować Bacha na fortepianie, napisane przez Paula Badure Skodę. Proszę zobaczyć, jaka gruba książka. Tutaj jest wszystko. Odpowiedzi na wszystkie pytania, które miałem. Dodatek do tego, interpretacja Bacha, Cambridge Musical Text and Monographs o artykulacji, napisana przez Johna Batta. John Batt. Tak wygląda. Polecam. A jeśli chodzi o biografię, jest ich bardzo dużo. Ja akurat w domu mam dwie. Muzyka w Zamku Niebios wspaniałego Johna Eliota Gardinera. Książka, którą jeszcze czytam, oraz książka, którą przeczytałem, Christophera Wolfa, Muzyk i uczony. Ale biografii jest bardzo dużo i jeśli ktoś jest zainteresowany, to myślę, że warto wgłębić się w Bacha. A na koniec muzyka i chyba jeden z najbardziej znanych utworów Johanna Sebastiana Bacha, jego pierwsze preludium z cyklu 24 preludium we wszystkich tonacjach. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Muzycznego Alfabetu.